To, co obserwujemy w tej chwili w wynikach naszego badania, to największy od 4 lat, rosnący z roku na rok, wskaźnik osób, które oczekują na początku roku zwiększenia wynagrodzenia, to jest 51%. Jeszcze większy odsetek, 56%, dodatkowo do tej podwyżki wynagrodzenia spodziewa się w dodatku premii takiej okolicznościowej na początek roku. Jest to rzeczywiście poziom, który w 2012 roku tylko był przekroczony, do tej pory tak wysokich wskazań nie było. To, co jest ciekawe, to również to, że jeżeli spojrzymy na wszystkie kraje europejskie, które brały udział w tym badaniu, no to jesteśmy zdecydowanie jednym z dominujących krajów, jeżeli chodzi o te oczekiwania finansowe. To, co jest charakterystyczne dla Polaków w tej chwili, to też rekordowo wysokie przekonanie o tym, że praca jest dostępna na rynku. 83% badanych powiedziało, że bez problemu znalazłoby pracę w ciągu nie więcej niż pół roku, a 76% mówiło o tym, że byłaby to praca nie gorsza niż wykonywana obecnie. Najwięcej pewności siebie, ale też tych oczekiwań płacowych mają młodzi ludzie na rynku pracy, te grupy do 25 roku życia czy do 36 roku życia odrobinę spadają. Tylko ci, którzy są najwyżsi, znaczy najstarsi w tej grupie badanych, rzeczywiście mają nieco więcej wątpliwości odnośnie tego, czy oferty pracy i dla nich są dostępne, oraz na jakby ta presja płacowa z ich strony też jest nieco mniejsza. Zgodnie z danymi GUS-owskimi, wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, czyli w podmiotach gospodarczych, które zatrudniają powyżej 10 osób, w listopadzie wynosił 4% rok do roku, czyli listopad w roku 2016 do listopada rok wcześniej. To oznacza, że ten wzrost wynagrodzeń jest relatywnie wysoki i odczuwalny dla pracodawców. Niemniej pamiętajmy, że sektor przedsiębiorstw to jest mniej więcej 1/3 całego rynku pracy. Większość Polaków pracuje w drobnych firmach albo jest samozatrudniona i no, tam sytuacja już nie jest taka różowa. Te wzrosty wynagrodzeń są znacznie mniejsze, jeżeli w ogóle występują. Część pracodawców nie będzie podnosiła wynagrodzeń, bo po pierwsze, nie ma z czego ich podnosić. Jeżeli firma jest niewielka i ta wartość dodana generowana przez firmę jest relatywnie niewielka, to nie ma z czego uzyskać tych środków, którymi można tą pensję podwyższyć. To jest jeden problem, to jest ogólny problem polskiej gospodarki ze względu na rozdrobnienie polskich przedsiębiorców. Druga rzecz to jest kwestia kulturowa. Polscy pracodawcy nie są przyzwyczajeni, że w ogóle dają podwyżki. Z tego wynika bardzo wysoki wskaźnik rotacji w naszym kraju, to znaczy odsetek polskich pracowników, którzy zmieniają pracę. W około 1/4 polskich pracowników w badaniu Randstad z najnowszej edycji sygnalizowała, że w ciągu półrocza zmieniła pracę. I cały czas jesteśmy pod tym względem albo pierwsi w Europie, albo drudzy, tylko Brytyjczycy mają równie wysoką ruchliwość, jeśli chodzi o pracodawców. Zmienia się pracę przede wszystkim właśnie, żeby poprawić swoje warunki, to pokazuje kolejne jedno z pytań, które pojawia się w ankiecie tego badania. Ponad 40%, teraz troszeczkę mniej niż 40% ludzi mówi, że zmieniło pracę, dlatego że szukało lepszych warunków. To nie jest kwestia jakichś osobistych uczuć czy relacji z szefem, czy też restrukturyzacji samej firmy, tylko po prostu chcę więcej zarabiać, zmieniam pracodawcę. Więc jeżeli dany pracodawca uznaje, że rotacja w jego przedsiębiorstwie jest akceptowalna, nie ma powodu do tego, żeby zwiększyć wynagrodzenia. Natomiast to dla rosnącej grupy pracodawców jest to coraz bardziej problematyczne. Oni muszą się zastanowić, czy zwiększyć wynagrodzenia, czy może w jakiś inny sposób zwiększyć atrakcyjność miejsc pracy, które oferują.